Jeśli myślisz, że będę cicho, to zapomnij. Czekam, aż mi odpisze. Wojna trwa. Przebrałem się i nie wiem, czy robimy już kolejny odcinek, ja czy dalej tamten. Znowu się żegnasz jak moja mama! Dlatego do ciebie nie dzwoni, bo ciągle tak na nią naskakujesz. Dzwoni. Dzwoni. Kto ci? Patrz, 9 czerwca. 2 minuty, 24 sekundy. Dobra, co tam mamy na dzisiaj? To jest kolejny dzień, nie? Czuję, że już chyba zaczynam śmierdzieć w tej sukience. Właśnie dlatego w szkołach są białe koszulki na wodę. Po prostu. Dalej by była czerwona przez i biała, jakby była biała. Ale nikt by się nie zdziwił. O, Ania, oczywiście, że ma białą koszulkę. Gdzie jest ten Google? Doda się rozwodzi? Już o tym mówiłam. Czarnek o ankiecie? Filip Heiser, wszyscy jesteśmy kelnerami. No ostatnio jest, akcja Heizera. Ostatnio jest głośno o Heizerze, ostatnio, i ja nie będę mówić o Heizerze, bo... Ostatnio czytałem coś o Heizerze. Portal go cały czas nazywał dziennikarzem. Czym jest dziennikarz? Już ci mówię. Osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu. Czyli jest. Tak. Pierwotnie termin ten oznaczał osobę piszącą teksty w gazetach wraz z rozwojem innych mediów. Objął także osoby zajmujące się przygotowaniem tekstów w radiu, telewizji oraz internecie. Zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji oraz różnorodnych opinii, a także umożliwianie udziału w debacie publicznej. Okej, okay, czyli jeśli by nie było tak bezstronnych informacji, znaczy, jeśli to dajemy, no to bardzo mało dziennikarzy mamy w Polsce i na pewno tą osobą nie jest Filip Heizer. Ale no też... dlaczego? Czy on robi jakieś stronnicze te rzeczy? Nie, on robi takie bardziej społeczne. Czy tu można być stronniczym? Robi społeczne i prześmiewcze. I jeżeli nie zgadza się przykładowo tam, on jest anty-LGBT, no i ciśnie po gejach, nie? Kto? No Heizer się wykłócał w komentarzach z gejami jakimiś coś. No tak? Ten, no. A ja myślałam, że on jest bardzo taki... No nie, a robi w TVN-ie, co ciekawe, nie? W ogóle bym pomyślała, że sam jest gejem, gdyby nie... No, ale jeśli by nie było tego bezstronnych informacji, bo to możemy raczej odpuścić, bo ciężko o media, które dają bezstronne informacje, o jakiegokolwiek dziennikarza, który daje bezstronne informacje. Nie, teraz zaczęło... Wydaje mi się, że teraz jest po prostu taki popyt na rzeź. Tak. Na krew. Mhm. Na igrzyska. Bo jak i teraz każdy wyraża swoje zdanie, są tego zwolennicy, są tego przeciwnicy i dzieją się igrzyska, i dzieje tak. się wojna w komentarzach. W telewizji tego kiedyś nie było, bo nie było komentarzy, ludzie, ewentualnie sąsiad z sąsiadem mógł sobie podebatować, czy się zgadza z tym, co się dzieje, czy się nie zgadza z tym, co się dzieje, a teraz ludzie robią sobie igrzyska i kto wygra, ten jest najlepszy. I to jest to, że teraz bycie bezstronnym stawiać się w sytuacji od razu przegranego na linii wszystkich dziennikarzy. Medialnej, bo no. Ludzie lubią obierać strony. I możesz się utożsamić z tym dziennikarzem, który atakuje tamtego, możesz się utożsamić z tym dziennikarzem, który atakuje tamtego, a jak ktoś podaje po prostu rzetelną informację, to masz go w dupie, bo nie obiera strony. Okej, stało się, no dobra. No. Dlatego, że ludziom się już nawet nie chce myśleć nad danym tematem, aha. nie? Oni już wolą przyjąć na gotowe całą dawkę informacji razem z wnioskami. I problem jest taki, że my nie wyciągamy wniosków. Często jest tak, że nie czytamy, bo powinniśmy czytać informacje z TVP. Tak. Powinniśmy czytać informacje z TVP, powinniśmy czytać z TVN-u, powinniśmy czytać z Polsatu, ale na koniec powinniśmy wyciągać własne wnioski i czerpać jedynie z tego czystą informację. A najgorzej jest, kiedy czytamy tylko TVN, albo tylko TVP, albo tylko Polsat i czerpiemy informacje z takiej jednej bańki. Bo robimy sobie taką bańkę, właśnie nam się wydaje, że tak, ludzie myślą, jak podają, tak, ludzie żyją, no. Jak podają media, które my czytamy, a w dodatku jeszcze ciasteczka na internecie działają w ten sposób, że jak zaczynacie czytać TVP, to wam podaje tylko media TVP i im podobne, z podobną narracją i innych nawet nie czytacie. I to się sprowadza do tego, że faktycznie my w BNB dajemy z różnych źródeł newsy i robimy i z Wyborczej, i robimy i z TVP i komentujemy to, dodając do tego właśnie komentarz. Komentarz taki z przemyśleniem na ten temat, co mówi właśnie ta strona, co mówi ta strona i jaki jest mniej więcej konsensus. Staramy się to zrobić
bezstronnie na tyle, na ile się da. Aczkolwiek no jest tam jakaś nasza opinia, ale staramy się ją robić tak, żeby ona była w miarę obiektywna. Znaczy ja zaznaczam, że to jest wyłącznie moje zdanie i każdy ma prawo myśleć inaczej, bo ale ja czasami są tematy, których staram się zrozumieć i jedną stronę, i drugą stronę barykady. I przykładowo, ja jestem akurat wolnorynkowcem, ale też jestem w stanie zrozumieć drugą stronę i często nawet ją bronię na BNB. A wylecił mi wątek. A i przez to, że dajemy różne źródła, no to pod jednym filmem zdarzają nam się komentarze: o, źródło to Onet, zajebiście bezstronne informacje. I pod tym samym materiałem: o, źródło TVP Info, zajebiście jesteście. No chyba o to chodzi, no nie? No właśnie o to chodzi, chyba, żeby brać z różnych mediów informacje. No. I wyciągać wnioski. Bo jak się zamykacie na to, że Wyborcza jest zła, albo że TVP Info jest złe z drugiej strony, tak, no ale, to nie dostajecie kompletu informacji. Ale ja przez Facebooka i nawet Google'a też zostałam na pewien czas zamknięta w takiej bańce i musiałam sama sobie wyjść z tej bańki, czyli poszukać newsów z innej strony, po prostu ich wyszukać i nie brać tych proponowanych. I nawet na Facebooku, ja tam nie lubię TVP strony jako strony facebookowej, nie polubiłam, więc mi się nie wyświetlało. Znajomi moi strasznie są, co niektórzy tacy lubią to TVP, więc zaczęło mi się to teraz wyświetlać, bo oni zaczęli komentować, no i się okazało, że wcale nie jest tak, jak ja myślałam. Aha, ja największy... I wcale nie jest tak, że ludzie nie lubią TVP. I oni mają bardzo dużo serduszek i lajków i przychylnych komentarzy. I wcale nie jest tak, że nikt ich nie ogląda, wcale nie jest tak, że oni, ludzie myślą, że oni kłamią i że w ogóle jebać TVP, tylko ludzie ich kochają. Ale ja największy taki przebłysk przeżyłem, jak się przeprowadziliśmy do Warszawy, bo też żyłem wtedy w tej bańce i wtedy dopiero pierwszy raz sobie uświadomiłem, jak te bańki są niebezpieczne informacyjne, że faktycznie spłycają ten cały przekaz do tego, że wam się wydaje, że wszyscy tak myślą, no bo przecież wszędzie tak piszą. No, a wszędzie i miałem tak, jak przeprowadziliśmy się do Warszawy, to było wtedy, jak były wybory pomiędzy Trzaskowskim a tym, Patrykiem Jakim. I mi się wydawało, ja miałem taką bańkę informacyjną, że wydawało mi się, że Jaki rozwali Trzaskowskiego w pierwszej turze, że wszyscy są za Jakim. I serio byłem przekonany. No. A się okazało, że Trzaskowski rozwalił w pierwszej turze i co zaczynałem poznawać nowych ludzi w Warszawie po przeprowadzce, nagle się okazało, to tutaj że wszyscy się śmiali z Patryka Jakiego. I nie znalazłem żadnej osoby, nie znam totalnie żadnej osoby, która by popierała Patryka Jakiego. A żyłem w takiej bańce, że mi się wydawało, że on faktycznie ma największe szanse, że Trzaskowski pozamiadany. Serio tak myślałem. A wcale tak nie jest. Przejechałem do Warszawy i dopiero zweryfikowałem te poglądy. Ale popatrz, i mimo tego, że nie mieliśmy telewizji w domu. No robiliśmy materiały na BNB na początku i one faktycznie były bardziej propisowskie z tego względu, że ja miałem taką bańkę i mi tylko proponowało te media. Dopiero po jakimś czasie nauczyłem się to weryfikować i sprawdzać, bo to nie jest łatwa dziedzina. No. Bo jak już wejdziecie w te człowiek nawet nie wie, że on jest oszukiwany. Dokładnie. Bo ja też sobie nie zdawałam sprawy z tego, że ja jestem po prostu oszukiwana przez algorytmy i mówią mi, że żyję w takim świecie, a dopiero później, jak zobaczyłam, ile TVP faktycznie ma tych komentarzy i lajków i serduszek, doszłam do wniosku, że wcale nie jest tak fajnie, jak mi się wydawało. No i stąd wychodzą właśnie te przekłamania o Warszawie samej, że często mamy w komentarzach, że ta warszawska jest taka zjebana, że tu śmierdzi, że śmieci leżą na ulicach, a ścieki lecą do Wisły cały czas. No gówno prawda, to jest zarąbiście czyste, fajne, uporządkowane miasto, asfalty są proste, żyje się generalnie bardzo jak fajnie. Z tym odśnieżaniem to... Czy z odśnieżaniem, no. Odsłoniłam na jednym z odcinków rolety, żeby pokazać, że ulice są odśnieżone, chodniki są odśnieżone, zasłoniłam, a piana dalej była bita, nie? Że Warszawa jest zaśnieżona, gdzie... Było widać, że jest odśnieżona. Z Głogowa, z naszego miasta nam powiedzą, że jak tam śmierdzi wam z tej Wisły? Gówno, nie śmierdzi, my tu nawet komarów przy samej Wiśle nie mamy. Mało, ani jednego komara. A w Głogowie malutkie miasteczko nad Odrą, a tam masz komary 3 km od mało tej Odry. Mało tego, tam prezydent powiedział, że no są komary, bo jest Odra. No. To będą komary. A komary tak gryzą, że człowiek nie jest w stanie iść ulicą, bo one po prostu cię obsiadają, cię zeżerają. Nie zrobisz nic, nie wyjdziesz bez rękawiczek nawet chociażby, bo gryzą w dłonie, w palce, one są wszędzie. W Warszawie idziesz, siedzisz nad Wisłą, ani jednego komara. Ani jednego. I jeszcze ani jeden mnie nie ugryzł. No. Przyjechała do mnie moja siostra i od razu przyjechała ze sprayem, bo ona myślała, że tak wszędzie, nie? Nad wodą. Bo piliśmy nad Wisłą. Bo prezydent Głogowa powiedział, że mieszkacie nad Odrą, będą was żarły komary. No to jak jechała nad Wisłę, no to będą ją żarły komary. I się okazało, że komarów nie ma. No.
ale ludziom spoza Warszawy się wydaje, że tu w zimę to śnieg wszędzie na ulicach jest i nikt z tym nic nie robi, Wisła śmierdzi, żrą komary, nie? A wcale tego nie ma. No i to są właśnie takie bańki informacyjne, jak się czyta jakieś media. No. Jakaś taka dziwna opinia w ogóle jest o Warszawie. Ludzie, którzy nie mają styczności z tym miastem, nigdy tu nie byli, mają opinię o tym mieście, jak tu jest okropnie, nie? No w ogóle trzeba się pilnować samemu, żeby wychodzić z tych baniek informacyjnych, tak no. Myślę. No bo człowiek pewnego dnia wchodzi w ten internet, się okazuje, że budzi się, że kurde, coś chyba jest nie tak, bo te newsy są takie jakieś, a po prostu już nic innego nie wyskakuje niż to, w co często klikamy, co nas interesuje po prostu. I jeśli sami nie będziemy wychodzić z tej bańki, no to coraz bardziej internet będzie nas pogłębiał w to wszystko. No i się kreuje taka właśnie polityka nienawiści. Dobrze, to dlaczego Heiser powiedział, że nie lubi gejów? No, on nie lubi gejów. No z tego wyszliśmy. Nie, to wyszliśmy od tego, dlaczego on jest nazywany dziennikarzem, bo szczerze mówiąc nie znałem definicji dziennikarza. Ale napisany jest jako prezenter radiowy w ogóle, a w radio go nie słyszałam. Może jest jakimś, ale ja nie słucham radia, więc... Heiser geje. Zaraz znajdziemy. Heiser podjudza fanów na osoby homoseksualne. Dobrze, niech się gryzą gejowscy redaktorzy, redaktorki tego szajsu. No i takie jakieś tam komentarze, nie? O... Was już nie pozdrawiam, to zbyt podnieca redaktorki serwisu pies.pl czy inny pies i koń. Nie, on jest śmieszny na siłę i ciągle jedną sprawą, o której już nie będę mówić, wybiela się za każdym razem. Oczywiście tam hajzeruje i pomaga wielu osobom. Nie można mu tego odmówić, jednak no jest tak, dość specyficzny. On nie jest szkodliwy, nie? Jak dla mnie, no jedynie jaką szkodę robi, to raczej sobie wizerunkowo. Są osoby, które czują się pokrzywdzone jego zachowaniem, więc jednak gdzieś to jego zachowanie jest szkodliwe. Jeśli wyśmiewa się na wizji z ataków paniki czy innych chorób, a później płacze na wizji, że ma depresję. Pośmiejmy się z depresji teraz. No właśnie chodzi o to, że nie można się tak zamykać na to, z czego można się śmiać, a z czego nie. Znaczy nie, można się śmiać. Można się śmiać z żartu, z kawału. Żart mógł być niesmaczny. Ale on zrobił z siebie pajaca. No tak, no i zrobił z siebie pajaca, ale to nie powinno jakoś urazić osób, które cierpią na ataki paniki. Znaczy moim zdaniem powinniśmy się edukować tego, że ze wszystkiego można się śmiać, wszystko można krytykować i tak dalej, bo przez to, że przykładowo nie można obrażać uczuć religijnych w Polsce, katolicy stają się przewrażliwieni na tym punkcie i ciężko ci obrazić Boga i powiedzieć, że nie wiem, Bóg to chuj, dajmy na to. No, to jest niesmaczne. Nie powinienem tak powiedzieć i to w ogóle jest głupi żart. Ale... I teraz wszędzie będzie buty. Ale to te osoby, które są tak zamknięte w tym, że na jakieś tematy nie można żartować, mogą być faktycznie wstrząśnięte. A po co? Dlaczego? No, że ktoś tam w internecie tak powiedział, no to już ma was tak urazić wielce, no... To jego zdanie zrobił z siebie debila, w tym wypadku ja. No i tyle, no... Znaczy tak, no mnie osobiście... Ten żart po prostu był niesmaczny, nieprzemyślany, zrobił z siebie pajaca, okej. Ale czy z tego powinno się robić takie wielkie afery, że on jest szkodliwy? No moim to zdaniem znaczy, przesada. Czy powinno się robić wielkie afery? Moim zdaniem powinno się trochę zwracać uwagę na to, że jednak zrobił to na wizji w TVN-ie, w śniadaniówce. Powinno się mu zwrócić uwagę na to, że słuchaj, żarty żartami, ale może warto też czasami się zastanowić nad swoimi żartami. Tak. Niektóre żarty są fajne, o jak my sobie... Jakbyście wszyscy posłuchali, jak my żartujemy i jakie my mamy żarty, to by nas usunęli z internetu, razem z Trumpem byśmy ryby łowili. Dlatego boimy się streamy robić, bo tam nie wytniemy. Także... Rozumiesz? I to są te żarty, które my między sobą możemy mówić i my się z tego śmiejemy i my znamy ten żart i my wiemy, że to jest żart i my wiemy, że na poważnie to byśmy tak w życiu nie pomyśleli i że z reguły to jesteśmy dobrymi ludźmi. Ale też wiemy, żeby tego nie robić na streamie. No. I żeby ewentualnie, jak polecimy za daleko, wyciąć. Dlaczego? No dlatego, że mamy gdzieś z tyłu głowy to, że może się komuś to nie spodobać i temu komuś ma prawo się to po prostu nie spodobać, mimo tego, że nas to cieszy. Ale my się śmiejemy w naszych czterech ścianach, dlatego też nie wynajmujemy mieszkania z kimś, tylko mieszkamy sami, bo... No ale chodzi mi o to, że powinno być dużo większe przyzwolenie, bo my to wycinamy, dlatego że to faktycznie może kogoś urazić. A nie powinno. Ale może nie powinno nikogo to urażać, bo to jest żart, może dla niektórych być głupi, niesmaczny czy coś, no ale... To... Bo nie uderza się też w konkretnego Jana Kowalskiego i nie wyśmiewa się konkretnej osoby. Tak, z drugiej strony no. Trochę wyśmiewa się całe środowisko. No jakąś grupę, ale gdzie jest ta granica? Do cholery. Można się śmiać, ja tak zauważyłam, można się śmiać z rzeczy,
które nie krzywdzą innych, czyli wyśmiewanie się ludzi z rakiem jest takie, nie? No czemu? No żart taki, że nie wiem, no coś tam było, że masz rak, nie, że nie ma rączek tam ten, nie? Że mamo, mogę cukierka? Weź sobie z szafki, ale nie mam rączek. Nie mam rączek, nie ma cukierka. No to też może krzywdzić teoretycznie, ale to jest po prostu chamski żart. Mnie bawi. Ja się powstrzymuję. No jest to takie, no i z rakiem są podobne jakieś kawały. Trudny są kawały temat. O Polakach. Trudny temat, a właśnie, są kawały o Polakach, są kawały o blondynkach i nie słyszę, żeby blondynki i nie słyszę, żeby Polacy czuli się wkurzeni, że się z nich śmieje. Oczywiście, że się z nich śmiejemy, a nie, że ja się z nich śmieję. Mamy żarty o politykach, mamy żarty szczególnie o kobietach jest dużo. U nas na grupie facebookowej. Bardzo nieładnie. Jak dla mnie, dopóki to nie jest nękanie jakiejś osoby czy określonej grupy, że faktycznie no, tam budzi się jakaś taka nienawiść do określonej grupy czy osoby, no to to powinno być żartem i uznawane za jakąś konwencję żartu. No bo jak będę, nie wiem, cisnął jakiejś konkretnej osobie cały czas, no to faktycznie no, to już jest takie nękanie. Czy cały czas mówił, że jakaś grupa społeczna jest zła. To też no. Jest nękanie, ale no jak po prostu walnę sobie jakimś głupim żartem sytuacyjnym, że to no, może być dla niektórych śmieszne, dla niektórych żałosne, no to po co z tego robić takie afery, że to mogło kogoś skrzywdzić? No nie wiem, czy jego zachowanie kogokolwiek skrzywdziło. No moim zdaniem nie. Myślę, że nie i tak... A jeśli skrzywdziło, to mamy problem społeczny, taki, że no zbyt dużo ludzi jest przewrażliwionych. Myślę, że to nikogo nie skrzywdziło, może zniesmaczyło. Może zażenowało, może ktoś poczuł się wkurzony na jego zachowanie, ale nie uważam, żeby bezpośrednio to skrzywdziło jakiegoś Jana Kowalskiego, to, że on zrobił siebie czubka na kanapie, bo on zrobił krzywdę sobie tym, bo nagle zaczęły wychodzić różne dziwne inne rzeczy, które zaczęto mu wyciągać po prostu na publicznie. Więc zdobył się na depresję. Jak gdzieś tam czytałam wypowiedź pani psycholog, psychiatry, że teraz wszystko podpinamy pod depresję i że jej zdaniem mogło być to po prostu załamanie nerwowe przez trudną sytuację, gdzie do depresji jeszcze jest od załamania nerwowego jakiś tam kawałek czasu, nie? Ale depresja też fajnie działa i też zauważyłam, że dużo ludzi ma nawet niezdiagnozowaną depresję, sami się diagnozują na depresję, gdzie depresja to jest ciężki temat, a tak zaczęto się nią wysługiwać, nie? I Heizer właśnie dalej hajzeruje. On cały czas hajzeruje. To jest jego typ. On tak żyje, nie? On... No to działa, no. I działa. I działa, bo i widać po artykułach, że to działa. I robi to dobrze, więc niech robi. Są ludzie, ma fanów, którzy go wspierają i super. Ma fanów, którzy go nie wspierają. No jak dla mnie, no, to co się tam wydarzyło, to jest dużo za dużo przeciwko Heizerowi, to dobrze by to była jakaś tam dla niego nauczka może, czy coś, ale no... No kara jest niewspółmierna do tego, co zrobił. Dokładnie, bo taki hejt jakiś na niego wylał, no kurde, ludzie. Że nikogo nie zabił, nie? Jakby, nie wiem, mówił o... jakiejś konkretnej osobie, że nie wiem, że ma znajomego i powiedziałby jego imię i nazwisko. No mówię, że konkretnie... I ten nagle dostał ataku paniki, ja tak patrzę na niego, jakiś porąbany, no co, będzie mi ściemniał jakimś ataku paniki i nie, w ten sposób jakby to powiedział. No to okej, uderza konkretnie w jakąś tam osobę, ale no to był po prostu głupi, nieprzemyślany jakiś tam żart. Zrobił siebie czubka, no i powinno się go uświadomić, że według mnie zrobiłeś z siebie debila. I na tym powinno się to skończyć. Jemu powinno być wstyd, że zrobił z siebie debila, bo wtedy to lepiej działa i na tym powinien się temat zakończyć. Jednak faktycznie on te kroki swoje powielał wiele razy, dlatego że ludzie może za mało dawali mu znać, że nie pasuje im ta forma żartu. Lubią go jako człowieka, że pomaga, jako prezentera go lubią, jednak ta forma żartu, którą on prezentuje od czasu do czasu, nie jest dla nich dobra. I to mówiliśmy ostatnio, że to jest problem w komunikacji międzyludzkiej. Widzicie, BNB bawi i uczy. Chociaż może nie wiem, czy bawi. To jakieś takie strasznie poważne tematy nam weszły i w ogóle się nie śmiejemy nawet. Było jakieś ha 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 w tym odcinku? Nie. Poprzedni było. Pierwszy odcinek, zawsze jak robimy kilka odcinków, to pierwszy jest nudny.
Drugi jest śmieszny. Wychodzi jako drugi. A trzeci zwykle jest najlepszy, ale ten jakiś taki poważny. Znaczy wydaje mi się, że jest fajny i edukacyjny w ogóle, może artystyczny. I pieniążki. No, ale mało śmieszny. Może coś śmiesznego. No bo mało śmieszne tematy, no bo... depresja. Jak się z tego nie można się śmiać? Jak zauważyliśmy, wcale te ataki paniki nie są śmieszne, bo nawet nie śmiechnęliśmy. No. A on się śmiał. Więc z nami jest jeszcze wszystko w porządku. Tak, jesteśmy normatywni. To nienormalni? Trzymamy się normy. To jest ta nieheteronormatywność, tak? Ja się nie znam na tym. Ja się nie będę wypowiadać w takich tematach, bo ja po prostu nie znam się, nieistotne jest to. Leica wypuściła własny fotograficzny... Lejka! To jest a ja myślałam, że zjedli wy. I że lewica wypuściła, zjedli wy w tytule. Pewnie specjalnie, że komentarza to Lejka, to jest firma. Nie, gdyby dali wy, to byłaby lewica Matrix. I ja myślałam, że zjedli wy i mój mózg przeczytał tylko pierwszą, ostatnią i wyszło mu lewica, później lejca i później już nie wiem. No, jakby lewica wypuściła smartfon fotograficzny. No. Wszystko było w tęczowych kolorach. Skąd wiesz? No, wiem. Niekoniecznie. Może byłoby... Tam nie dałoby się dać nawet tego filtra czarno-białego, ani sepi, nie? Wszystko było kolorowe. A ja lubię kolory. I ja bym mogła mieć kolorowe rzeczy. No, widzisz, poczekaj, aż lewica wypuści aparat fotograficzny, to będziesz miała wszystko kolorowe. No to by było na tyle, moi drodzy państwo. Piszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem można się śmiać z raka LPGT i z katolików. Nie, to będzie teraz w komentarzach tak. Z katolików nie, bo to jest obraza religijna. Z LGBT tak, bo według wszystkich... Tak jak Mencen to powiedział, nie? Że z nich to można ich nawet obrażać, to powinna być wolne słowa, ale z katolików nie można według Mencena. No bo jednak nie. Dlaczego? Bo nie. No to jeśli... Nie, bo Bóg jest ważniejszy od człowieka. Jego zdanie. To jest jego zdanie, więc tak powinno być. No ale ktoś obraża katolików, a nie Boga. No. Ty katolu, śmierdzący, tfu. Jak ktoś powie, kocham Boga, Bóg jest dla mnie najważniejszy, ale ty chuju zdechnij, katoliku jebany. No to wtedy to nie jest obraza uczuć religijnych, czy jest? Mam głos obok. No i nie obraża się wtedy Boga, tylko obrażać katolika. No nie, no Mencem powiedział, że nie można obrażać katolika, więc geja pewnie można. Tak jest. Więc pewnie, jak on tak powiedział, pewnie tak jest. Wolność działa tylko w granicach zdrowego rozsądku. Dalej już nie idzie. Kogo się jeszcze... Jego zdrowego rozsądku. Tak, jego zdrowego rozsądku. Taki wolnościowiec. I kogo jeszcze można się śmiać? Z... Bo ustaliliśmy, że z katolików nie, z LGBT tak i z chorób. Czy można się śmiać, tak? Tak. Zależy, które choroby ma pan Mencen. Tak. Nie wiem, piszcie. Z owsików pewnie nie można. Ale z owsiaków już tak. No, z owsiaków pewnie tak. No, piszcie, co tam uważacie, czy humor, czy poczucie... Czy jeśli się śmiejemy, to ze wszystkiego, albo kuźwa z niczego. No, gdzie jest granica waszym zdaniem? Bo każdy pewnie ma inną tę granicę, nie? To jest właśnie tak. Więc jeśli każdy ma inną granicę, czy powinniśmy się dopieprzać do tych, co mają troszkę dalej tą granicę i do tych, co mają troszkę bliżej tę granicę? Czy w ogóle powinniśmy się kłócić? Czy powinniśmy mieć wyjebane? No. Czy nie rozmawiać ze sobą. Czy wyjebanizm to powinien być przedmiot w szkole? Powinien. Ja uwielbiam. No. I w ogóle to jest moje słowo roku moje, nie? Słowo dziesięciolecia moje, bo ja przez 10 lat jestem. Byś miała szóstkę. No. Byś maturę zdawała. Ja bym zdawała maturę z wyjebanizmu. No. Tak by było. No. Trzymajcie się, mordeczki, i miłego dnia, w którym to oglądacie. Pewnie jakiś poniedziałek. Zobaczymy. Dajcie znać, jaki mamy dzień tygodnia. Heja. Nie ciekawe, jaki będzie dzień tygodnia. No.